Maszyny Avant serii 700 posiadają bardzo wysoki udźwig w granicach 1500 kg. Dzięki swojej budowie oraz teleskopowemu wysięgnikowi mogą unosić ciężar nawet na 3,10 m. Oczywiście maszyny są wyposażone w napęd hydrostatyczny z napędem na 4 koła z możliwością rozłączenia napędu. Jeżeli chodzi o serię 700, posiadamy 3 modele, model 745, 750 oraz 760. 745 oraz 750 są to maszyny, które są wyposażone w taki sam silnik spalinowy Kubota o mocy 49 koni mechanicznych. Natomiast model 760 jest to najmocniejsza maszyna serii 700. Posiada silnik Keller turbo doładowany o mocy 57 koni mechanicznych. Do obsługi maszyn Avant wykorzystujemy joystick. Jego funkcje to otwieranie oraz zamykanie m.in. na przykład łyżki 4 w jednym, wysuwanie, wsuwanie wysięgnika teleskopowego oraz podnoszenie, obniżanie oraz sterowanie pytonną narzędziową od nas oraz do nas. Panel sterujący maszyny Avant znajduje się po prawej stronie. Wszystkie kontrolki znajdujące się, sygnalizujące są od strony operatora. Od samej góry posiadamy wskaźnik paliwa, następnie wskaźnik temperatury silnika oraz największy wskaźnik to jest ilość motogodzin oraz obroty silnika. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, maszyna w standardzie wyposażona jest w podgrzewanie fotela, oświetlenie, system pływających narzędzi oraz rozblokowanie oraz blokowanie napędu na 4 koła. Maszyna serii 700 posiada dwie pompy. Zakres pomp zmieniamy tutaj za pomocą tej dźwigni. Pierwsza pompa oraz druga pompa. Druga pompa daje nam przepływ hydrauliki na poziomie 70 litrów przy 240 barach. Obroty silnika zwiększamy za pomocą dźwigni. Tuż pod dźwignią znajduje się hamulec ręczny. Maszyna jest wyposażona w kabinę ROPS. Jest to kabina bezpieczeństwa wyposażona w certyfikaty ISO. Przy zakupie maszyny mamy możliwość wyboru ogumienia. Standardowo jest montowane ogumienie typu traktor. Każda maszyna w standardzie wyposażona jest w multizłącze.